No, to nie będzie zwykły mecz. To będzie mecz 8 Ligi Żywieckiej. Tuż pod Żywcem jezioro za Rzeczę to gospodarze. Magura Bystra to goście. Zaraz zerkniemy, jak to wygląda w tabeli. I to jest właściwy mecz o nic. Elegancko. Pierwszy strzał elegancki. Co tu się stało? Ależ służby medyczne. Natychmiastowo. Lepszej obsługi medycznej to nie widziałem dawno. Przecież to jest słoneczny patron. I deski mu brakowało tylko jeszcze. Wow! Pierwszy raz w historii Kartoszyc trafił się strzał typu wow. O! Akurat byłem zajęty otwieraniem piwa. Zawsze jakieś inne komentarze cisnęły się na usta. Profesor Miodek nie pochwala. O kurwa! Kolejna kontuzja. Ej! Drugi lekarz. No i chyba nastąpiła zmiana lekarza. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. A, ładnie go wypuścił. No teraz to już musi wykończyć. Teraz to już musi wykończyć. A, szkoda, że nie sam. Ja zjeżdżałem na stronę jeziora i tam był śpiewnik kibica. I nauczyłem się jednej przyśpiewki. Ole, jezioro mistrzem jest. Ale żeby nie było. Sprawdziłem największe sukcesy drużyny i lat temu 30 ileś. Byli mistrzem C-klasy, czyli 9 ligi. A później jak zlikwidowali C-klasę, to już sukcesów mniej. No byli mistrzem. A kiedy ostatnio Liverpool był mistrzem? C-klasy. C-klasy na przykład. I co? Co już? Taki dobry mecz. Więc szybko minęła pierwsza połowa. Do przerwy 0-0. Chyba zaraz będą jakieś popisy żonglerskie. No. 2 na 10. 2 na 10 rzeczywiście, więcej nie. No i już druga połowa. O kurwa. Aj! Mocny akcent na początek drugiej połowy. Pitbull przy linii się pojawił. Sędziego ugryź. No. To może być ten Jamajczyk. Ryk! A jest! O kurwa! No i od razu zrobiło się meczycho. 1-0 dla jeziora. Umiesz pływać w ogóle? Tak odnośnie jeziora. No jak czasem popłynę, to... Też jestem wybitnym pływakiem. Kiedyś chodziłem na jakieś zajęcia i mnie zgłosili do zawodów pływackich. Problem był tylko taki, że ja nie potrafię skakać na główkę. O kurwa, Jamajka! O kurwa! W trakcie tej wzruszającej historii jakaś bramka padła i strzelcem? Jamajka. No co się stało? No kurwą do sędziego rzucił i od razu kartka. Ja ostatecznie wystartowałem w tych zawodach. I skakałeś na bombę. Gwizdek i wszyscy na główkę, a ja na zawodach na nogi. I wygrałeś, bo jesteś taki dobry. No, aż takiej puenty nie ma. Trzeci byłem. Na trzech. Nie, na 8. Dobrze, że mnie nie zgłosili do skoków z trampoliny, bo mam lęk wysokości. I znacie jakieś ciekawostki o tym jeziorze żywieckim? Jakieś zwłoki to wyłowili? No szukam ciągle, no nic. Woli uściśnienia, jezioro żywieckie należy do jezior sztucznych, które powstały w sposób sztuczny. Bardzo fajna historia, ale ze sztucznych rzeczy to ja najbardziej lubię cycki. Jak mi przestaną naturalne rosnąć, to sobie też sztuczne zrobię. Kończy się to spotkanie, jakiś dowcip byś odpowiedział chociaż. O, Jamajka znowu. Jamajka znowu. Outdoor, indoor. Kruszymy to. Przychodzi gość do spowiedzi, klęka, ksiądz się pyta, pijesz? A masz? Ha ha ha.